Wiemy wszyscy dobrze, że turystyka górska to nie tylko wysokie góry, skaliste górskie szlaki, wspinaczka górska czy skałkowa, ale również wędrówki szlakami turystycznymi wśród lasów i łąk. Pasmami górskimi o niedużej wysokości lub niewielkich trudnościach, ale dających równie wiele osobistych doznań i przeżyć. Na wstępie muszę Was przeprosić, że ten odcinek powstaje z lekkim opóźnieniem, ale dopadło mnie wiosenne przeziębienie, a ból gardła nie pozwolił na nagranie dubbingu do relacji. Teraz już jest troszkę lepiej i okej. Witam więc Was, moi drodzy, na kanale Kilometry w Nogach Zapisane. Jak przystało na turystów i my, korzystając z wolnego świątecznego dnia i sprzyjającej pogody, wyruszamy ekipą na szlaki turystyczne. A skoro to pierwsze dni wiosny, postaramy się szukać jej zwiastunów na turystycznych szlakach. Dziś zaproszę Was do wspólnej wędrówki po Beskidzie Wyspowym i wejście na najwyższe wzniesienie tego pasma, Mogielicę. Przeżyjmy więc razem te pierwsze dni wiosny w otoczeniu budzącej się do życia przyrody. Dla nas zaś będzie to również niebywała sposobność do kontroli naszej kondycji po zimowym, trzeba przyznać, niezbyt aktywnym sezonie. Jesteście gotowi na wspólne wędrowanie? Jeżeli tak, to tradycyjnie, no to zaczynamy. Wyruszamy grupową ekipą i parkujemy na niewielkim parkingu nad rzeką Łososina w miejscowości Jurków, tuż obok wejścia na niebieski szlak turystyczny rozpoczynający naszą wspinaczkę na Mogielicę. Mimo że to niewysokie pasmo górskie, to nie zabraknie tu ostrych, wyczerpujących podejść, ale i śliskich oraz błotnistych zejść leśnymi wąwozami. Kilkanaście metrów asfaltową drogą i po przejściu mostem nad rzeką skręcamy w prawo między osiedlowe zabudowania, by po kilku chwilach opuścić już utwardzoną drogę i teraz już drogą gruntową, wcinającą się w niegłęboki wąwóz, zacząć wspinaczkę non-stop pod górę. Tak stromo będziemy mieli cały czas, aż na sam szczyt Mogielicy. Faktem jest jednak, że co jakiś czas czekają nas niewielkie i niestety nieliczne wypłaszczenia lub złagodnienie stromizny szlaku. Ten zaś szlak wprowadza nas w las i tylko przez jego nieliczne przecinki możemy zobaczyć widoki na okolice. Niestety poranna przejrzystość powietrza nie napawa nas euforią na wspaniałe widoki tego dnia. Może to przyczyna saharyjskiego powietrza, które przewiało nad Polskę falę żółtego pyłu. Ale przecież to dopiero pierwsze dni wiosny. Sam nie pamiętam tak ciepłego początku kwietnia. Jak się później okaże, były to najcieplejsze święta od wielu, wielu lat. Korzystamy więc, ile się da, z tej pogodnej aury. W leśnych gęstwinach, wolnych jeszcze od zieleni dopiero zawiązujących się pąków liści drzew, szukamy oznak zbliżającej się wiosny. We'll be right back.
Szlak wiodąc przez las prowadzi nas szeroką ścieżką. Co jakiś czas mijamy jeszcze szerokie, błotniste miejsca pozostałości po wiosennych leśnych roztopach. Choć oznak tej tak wyczekiwanej wiosny musimy szukać w tej gęstwinie szarości lasu, to jednak widać, że ona nieśmiało nadchodzi. Widać ją w żywych, soczystych i buchających zielenią nowych pąkach drzew. Gdzieniegdzie z pokrytej zeszłorocznymi zeschłymi liściami leśnej ściółki przebijają się na świat kępy pierwszych wiosennych kwiatów. Jeszcze nieśmiało barwiące świat bielą swych płatków. Prym wiodą zawilce, których kępy najliczniej porastają leśną ściółkę. Wybijając się przez zawsze zielone leśne mchy, pobielają szarość wiosennego lasu. W innym zaś miejscu jego żółta odmiana promienieje jak małe słoneczka rozrzucone kępami pomiędzy drzewami. W obrębie długich i łagodnych zboczy Mogielnicy znajdziemy kilka większych i mniejszych rozległych i widokowych polan. Wędrując szlakiem niebieskim, przechodzimy przez uroczą polanę Cyrla, drugą co do wielkości, na której do dzisiaj prowadzony jest wypasowiec. Niestety, dziś widoki z niej na okolicę musimy sobie odpuścić. Po drodze mijamy kilka leśnych rozgałęzień oraz duktów przecinających okoliczne wzgórza, by dotrzeć po pokonaniu kilku dość sporych podejść do wypłaszczenia wiodącego zboczem Mogielnicy. Tu chwila oddechu po podejściach. Ta szeroka droga wiodąca nad niewielkim leśnym i łagodnie nachylonym leśnym zboczem doprowadza nas do miejsca, gdzie szlak nagle odbija w górę.
Podejście strome i zasypane skalnym gruzowiskiem. Czasem wystający duży konar, czasem kamienne schody pozwalają zdobywać kolejne metry w górę. Podejście jest ostre, ale niedługie i tuż po chwili wysiłku dochodzimy do miejsca skrzyżowania z zielonym szlakiem biegnącym na mogielicę z przełęczy Rydza Śmigłego. Ten szlak jest najczęściej wybieranym przez turystów wychodzących na mogielicę. Teraz już możecie się domyśleć, dlaczego nie wybraliśmy właśnie tej opcji. Chcieliśmy uniknąć tłumów na szlaku, a poza tym opcja, którą wybraliśmy, jest dłuższą oraz bardziej wymagającą kondycyjnie. A to przecież drugi aspekt naszego dzisiejszego wyruszenia na turystyczne szlaki. Od tego miejsca już oba szlaki, obok niewielkiego głazowiska zwanego Zbójnickim Stołem, po kamienistym zboczu prowadzą na szczyt Mogielicy. I sprawdzają się nasze przewidywania. Szlakiem zielonym z przełęczy podąża na szczyt już większa gromadka turystów. Znika spokój i cisza, którą mieliśmy na szlaku. W gronie innych wędrowców docieramy na szczyt. Jeszcze ze szlaku możemy dostrzec wznoszącą się w górę masywną konstrukcję wieży widokowej. Już niebawem stajemy na wzgórzu wraz z licznym gronem zdobywców Mogielicy. Ta ze względu na swój kształt góra, zwana przez okoliczną ludność Kopą, jest najwyższą w paśmie Beskidu Wyspowego i liczy 1170 metrów nad poziomem morza i mimo tej niewielkiej wysokości zaliczana jest do korony gór polskich. Chwila oddechu przed dalszą wędrówką. Oczywiście czas spełnić też obowiązek wbicia pieczątki w książeczkę dla zdobywców Korony Gór Polskich i wejścia na wieżę widokową. Ta długo wyczekiwana przez turystów następczyni poprzedniej drewnianej, opadłej w ruinę wieży, sięga w niebo na wysokość 23 metrów. Ta zataszona dachem konstrukcja z dużym płaskim tarasem widokowym pozwala na obserwację panoram na okolicę. Niestety nam dzisiaj nie było dane oglądać ich w pełnej krasie. Widoki z niej obejmują Beskid Wyspowy, Pieniny, Gorce, a sięgają aż po Tatry. We'll be right back.
chwila odpoczynku i w drogę powrotną zamykającą pętlę do Jurkowa. Jeszcze odwiedzamy postawiony tuż nad stromym zboczem, punktem widokowym, obok znakowanego szlaku Krzyż Papieski. Tak na marginesie szlaki wiodące na Mogielicę zaliczane są do szlaków papieskich. Tu chwila zadumy, może i modlitwy oraz rzut oka na okolicę i powracamy na właściwy szlak. Teraz już będziemy wędrować cały czas szlakiem żółtym, który wraz ze szlakiem niebieskim będzie nas prowadził aż do przełęczy Przysłopek. Zboczem Mogielicy, jej zalesionym zboczem, kierujemy się w dół na największą polanę pasma, polanę Stumorgową. Z wielką nadzieją wyruszam przed siebie na ponowne spotkanie z pierwszymi oznakami wiosny, a tak naprawdę to liczę na krokusy. Gdy stromym zejściem wychodzimy z lasu, przed nami ukazuje się długa i rozległa Hala Stumorgowa. Mimo swojej nazwy, polana wielkością sięga prawie powierzchni 50 hektarów. Niegdyś utrzymywana pastersko, dzisiaj pomału zarastająca krzewami i lasem. W nieopodal postawionych turystycznych wiatach grono turystów odpoczywa w promieniach wiosennego słońca, a ja zaczynam wyszukiwać wiosennych krokusów. Niestety, ale nic z tego dzisiaj nie będzie. Wprawdzie wokoło mnóstwo zawilców, gdzieniegdzie spotykam przebiśniegi, ale to nie krokusy. Polana porośnięta głównie krzewinkami jagody, a to nie środowisko dla nich. Rozglądam się wokoło, ale tylko świeżo zielone pąki krzewów i krzaków jagód przypominają o nieuchronnym nadejściu wiosny. Widoki na okolicę też nie powalają optymizmem, a na domiar tego wzrasta siła wiatru i nadchodzi zapowiadana zmiana pogody. Gdy polana się zwęża, szlak kieruje się lekko w lewo i ponownie lasem w dół kieruje nas w stronę przełęczy pod Krzystonowem na wysokości 880 metrów nad poziomem morza, czyli schodzimy prawie 300 metrów w dół. Zejście jest udeptane i śliskie, czasami po niewielkich, ruszających się kamieniach. Gdy docieram na przełęcz, moi koledzy już tu na mnie czekają, odpoczywając sobie w turystycznej wiacie.
chwilę oddechu i teraz ruszam ja już szlakiem żółtym dalej w górę przez Mały Krzysztonów na szczyt Krzysztonowa i nic by w tym nie było może dziwnego, gdyby nie fakt, że ponownie teraz 300 metrów stromego podejścia, które wyleje z nas kolejne poty. Gdy oglądam się za siebie przez korony drzew, widzę jeszcze znikające za gałęziami zbocze Mogielnicy z charakterystyczną wieżą widokową na jej szczycie. Podejście jest naprawdę wymagające i co jakiś czas zatrzymuję się, by złapać oddech. W końcu jakieś wypłaszczenie z niewielką zarastającą polaną. Wnioskuję, że to już pierwsze ze wzniesień, czyli Mały Krzysztonów. Ale już za moment, choć trochę łagodniej, znowu pod górę. Na podejściu zauważam dużą tablicę informacyjną, że to miejsce to obszar obrywu skalnego oraz osuwisko terenu. Rzeczywiście, teren gwałtownie i bardzo stromo opada tu w dół. Staram się ostrożnie po liściastej ściółce zejść zboczem w dół, ale jest tak stromo, że wolę nie ryzykować i powracam na szlak, z którego, podchodząc dalej pod górę, widzę pojedyncze bloki skalne zalegające w opadającym zboczu. Tuż pod szczytem niewielkiego wzniesienia, w jego pionowo opadającym zboczu, dostrzegam wystające duże łupkowate płyty skalne. To jest właściwe miejsce obrywu, które mnie tak zainteresowało. W tym miejscu szlak się rozdziela, ja skręcam w lewo na szczyt Krzysztonowa. Krótkie podejście i dołączam do oczekującej na szczycie mnie całej ekipy. Tu ponownie chwila odpoczynku, łyk wody i dalej na szlak. Teraz czeka nas już ciągłe schodzenie w dół, aż do kolejnego rozwidlenia szlaków pod polaną Wały, na której mieści się baza i pole namiotowe dla turystów. My jednak tam nie dotrzemy, bo opuszczamy szlak żółty i spod polany odbijamy w prawo na szlak zielony. Tym szlakiem dotrzemy w okolice miejscowości Półrzeczki. Jednak zanim tam dotrzemy, czeka nas przeprawa leśnymi traktami, pełnymi wąwozów, płynących po szlaku niewielkich strumyków i błotnistych ścieżek. Patrzę w górę na kołyszące się i pochylające od silnych powiewów korony drzew. Zrobiło się ponuro. Wiatr złowieszczo huczy i gwizda w ich gałęziach, budząc trwogę. Już z informacji po powrocie dowiemy się, jakie tragiczne w skutkach były efekty tego szalejącego żywiołu, głównie na Podhalu. Czas, by jak najszybciej zejść niżej, gdzie mamy nadzieję, że opuszczając wyższe partie, szalejący wiatr ucichnie. Ciągnie się jednak to zejście. Szlak wiedzie teraz pod mokłym, często błotnistym terenem. Bierzemy więc na buty ten dodatkowy balast błota. Na dodatek tego w tym rejonie prowadzona jest wycinka drzew. Szlak jest porozjeżdżany przez pojazdy wyciągające ścięte drzewa, a pozostawione gałęzie utrudniają przejście. Napotykamy tu jednak i miejsca, które można podziwiać. Głębokie, wyryte, porośnięte porostami i mchami oraz fantazyjnie odsłoniętymi korzeniami drzew wąwozy prowadzą nas w dół. To jedyny urok tych ociekających błotem miejsc. Każdy krok tym terenem wymaga rozwagi i ostrożności, by się nie pośliznąć. Chwilami mam już serdecznie dość tego męczącego zejścia.
tracę radość z jego przejścia, bacząc, by tylko bezpiecznie zejść. Gdy w oddali słyszę szum potoku tromiska, moje obawy wzrastają, że czekają na nas jeszcze większe trudności. Okazuje się jednak, że to już koniec tego stromego zejścia. W miejscu, gdzie zbiegają się spływające potoki, szlak przechodzi na ich drugi brzeg, skręcając w lewo. Teren nareszcie się wypłaszcza. To nie znaczy, że znika wszechobecne błoto. Bynajmniej jest go nadal w nadmiarze. Czasami tak dużo, że musimy wejść w las lub trawiastym zboczem omijać rozlane bajora. Omijając takie podmokłe i bagniste miejsca, napotykam i cieszę oczy zwiastunami wiosny. Kępami kaczeńców porastających błotniste i podmokłe brzegi sączących się strumyków, niebieskimi kwiatostanami przylaszczek, żółtymi pąkami pierwiosnków, a nawet dziko rosnącymi, pojedynczymi, kołyszącymi się na wietrze łodygami żonkili. Gdy szlak staje się bardziej ubity, a co ważne i suchy, przechodzimy most na płynącym obok nas potoku Tromiska, który wpada tu do Łososiny. Docieramy do zabudowań osiedla Świstaki. Już w oddali słyszymy przejeżdżające pojazdy. Skręcamy teraz w prawo i już suchą nogą po asfaltowej drodze zdążamy do miejscowości Jurków, skąd wyruszyliśmy. Teraz poboczem asfaltowej drogi, często pchani w plecy porywami wiejącego w nas wiatru, po blisko 3 kilometrach dobrego marszu stajemy przed parkingiem, skąd wyruszyliśmy na szlak. Przebieramy zabłocone trekkingowe buty i ruszamy w drogę powrotną. Kończymy, moi drodzy, naszą pierwszą wiosenną wyprawę w poszukiwaniu wiosny i poświęconą budowie, a raczej może kontroli naszej kondycji. Jak widzicie, przyroda na górskich szlakach powoli budzi się do życia. Zanim jedna wybuchnie soczystą zielenią, jeszcze trochę czasu upłynie, ale już widać jeszcze nieśmiałe jej pierwsze oznaki. Zaś nasza kondycja chyba ma się dobrze i najwyższy czas, by wyruszyć na ambitniejsze szlaki. Będziemy czekać na nich również i na Was. Jeśli moja relacja z wędrówek Ci się spodoba, dołącz do grona stałych widzów kanału lub jego subskrybentów. A może opiszesz nam w komentarzach pod relacją swoje wrażenia z swoich turystycznych szlaków, zostawiając swój ślad, że tu po prostu byłeś. Zachęcam oraz zapraszam do turystycznych wypraw, budowy wspaniałej pasji i tradycyjnie do spotkania na turystycznych szlakach oraz kolejnych naszych relacjach z wędrówek.